Ojca i Syna, i Ducha Świętego, miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Polecam przy świętej zmarłą Dorotę Szmiel, drugą rocznicę śmierci Marcelego Kozłowskiego od rodziny Rymerów, Leonarda Dąbrowskiego od córki Marii z rodziną. Gromadzimy się, by sprawować Eucharystię. Wszyscy łączymy się w jednej wierze miłości. My tu zgromadzeni w Kościele, ci, którzy oglądają nas przez media społecznościowe, w internecie, w Polsce, też za granicą. Mam taki sygnał, że też w Norwegii, patrząc na Morze Północne, a w różnych miejscach, ci, którzy chcą i pragną to czynić, łączymy się wszyscy w jednej wierze, w jednej miłości, w jednej nadziei. Zbierając się w dniu dzisiejszym przy ołtarzu Pańskim, pragniemy poznać dokładniej drogę prowadzącą nas do życia wiecznego. Chrystus stale nas o tym poucza, zwłaszcza wtedy, gdy czytane jest Słowo Boże. Dziś dodatkowo uświadamiamy sobie, że zostaliśmy odkupieni drogocenną krwią Syna Bożego i dlatego mamy być gotowi na podjęcie nawet dużego wysiłku, by w ten sposób ujawnić miłość z naszej strony. Uświadamiamy sobie również, że Jezus towarzyszy nam zawsze w drodze naszego życia do wieczności. Nigdy nas nie opuszcza, dochowajmy mu wierności, usuwając największą przeszkodę, jaką jest grzech. Dzisiejsza niedziela jest dzień biblijną i też jest to tydzień poświęcony Pismu Świętemu. Przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy, byśmy z czystym sercem złożyli najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie, Pana Boga naszego. Niech się nad nami zmiłuje Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja, Panie Boże Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu.
Tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, Ty przywróciłeś młodość ducha swoim wiernym. Zachowaj ich radości i spraw, aby ciesząc się odzyskanej godności przybranych dzieci Bożych, z ufnością oczekiwali chwalebnego dnia zmartwychwstania przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Dziejów Apostolskich. W dzień Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z jedenastoma i przemówił donośnym głosem: Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów. Jezusa Nazarejczyka, męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie, tego męża, który z woli postanowienia i przewidzenia Bożego został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad nim. Dawid bowiem mówił o nim: Miałem Pana zawsze przed oczami, gdyż stoi po prawicy mojej, abym się nie zachwiał. Dlatego ucieszyło się serce moje i rozradował się język mój, także i ciało moje spoczywać będzie w nadziei, że nie zostawisz duszy mojej w otchłani, ani nie dasz świętemu Twemu ulec skażeniu. Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz mnie radością przed obliczem Twoim. Oto Słowo Boże. Pokaż nam, Panie, Twoją ścieżkę życia. Pokaż nam, Panie, Twoją ścieżkę życia. Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie. Mówię do Pana, Tyś jest Panem moim, Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem. To On mój los zabezpiecza. Ukaż nam, Panie, Twoją ścieżkę życia. Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, bo serce napomina mnie nawet nocą. Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy. On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje. Ukaż nam, Panie, ścieżkę życia. Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie, bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz
i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie. Ty ścieżkę życia mi ukażesz, pełnię radości przy Tobie i wieczne szczęście po Twojej prawicy. Ukaż nam, Panie, Twoją ścieżkę życia. Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Bracia, jeżeli ojcem nazywacie tego, który sądzi, nie mając względów na osoby, ale według uczynków każdego człowieka, to w bojaźni spędzajcie czas swojego pobytu na obczyźnie. Wiecie bowiem, że z waszego odziedziczonego po przodkach złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy. On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata, dopiero jednak w ostatnich czasach się objawił ze względu na was. Wy przez Niego uwierzyliście w Boga, który wzbudził Go z martwych i udzielił Mu chwały, także wiara wasza i nadzieja są skierowane ku Bogu. Oto Słowo Boże. Z wami i z Duchem Twoim. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Oto dwaj uczniowie Jezusa tego samego dnia, pierwszy dzień tygodnia, byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej 60 stadii od Jerozolimy. Rozmawiali oni sobą o tym wszystkim, co im się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich by niejako na uwięzi, tak, że Go nie poznali. On zaś ich zapytał, cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze? Zatrzymali się smutni, a jeden z nich imieniem Kleofas odpowiedział mu, ty jesteś chyba jedynym przebywającym w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich, cóż takiego? Odpowiedzieli mu, to, co stało się z Jezusem z Nazaretu, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu. Jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali, a myśmy się spodziewali, że właśnie on miał wyzwolić Izraela. Teraz a już po tych wszystkim, już dziś trzeci dzień, jak się to stało. Co więcej, niektóre z naszych kobiet przeraziły nas. Był rano u grobu, a nie znalazłszy jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli. Na to On rzekł do nich, o nierozumni,
jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swojej chwały? I zaczęto od Mojżesza przez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do Niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a on okazywał, jaką miał iść dalej. Lecz wymusili go, mówiąc, zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać z nim. Gdy zajął z nim miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie, czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pismo nam wyjaśniał. W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zostali zebranych 11 i innych z nimi, którzy im oznajmili, Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze, jak go poznali przy łamaniu chleba. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Jezu. Moi drodzy, mamy pewnie takie doświadczenie w życiu, że oto jesteśmy w jakiejś grupie ludzi, pijemy sobie kawę, są rozmowy i nasi rozmówcy mówią o swoich znajomych, rodzinie, a my mówimy, ja nic z tego nie rozumiem, bo nie znamy szczegółów. Mówią skrótowo, bo po prostu nie muszą wszystko omawiać, bo ten rozmówca wie wszystko to, co on, ten drugi mówi do niego. Albo takie inne doświadczenie, na przykład ktoś nam da list do przeczytania, który napisał tam do rodziny. Tam są pewne szczegóły i też powiemy sobie, ja nic z tego nie rozumiem. Dlatego, że nie znam tej rodziny, nie znam wydarzeń, osób. Albo jeszcze inne takie doświadczenie, że rozmawiamy z kimś, mówimy o czym, jakąś sprawę, podejmujemy jakiś problem. I ta osoba zatrzyma się tylko na jednym słowie. Nie zrozumiała całości rozmowy, tylko jedno słowo. Moi drodzy, w takiej samej sytuacji są ci dwaj bohaterowie dzisiejszego czytania. Kleofas i pewnie Łukasz. Idą z Jerozolimy do Emaus, 11 kilometrów. I są bardzo rozgoryczeni, wzburzeni, bo co się stało tam w Wielki Piątek? Katastrofa. Chrystus ukrzyżowany. Wszystko się skończyło, bo tak pięknie i fajnie. A tu się wszystko skończyło. I wtedy chodzi do nich Chrystus, którego nie poznają i on im tłumaczy. Mówisz, że Mesjasz nie ma być jakimś przywódcą, jakimś wodzem politycznym, militarnym. Owszem, Pismo Święte mówi, że będzie wódz Izraela, wyprowadzi z niewoli. Ale oni to Pismo Święte rozumieli tak, jak chcieli. Wyciągnęli ze Świętego to, co im pasowało. Dlatego Chrystus im tłumaczy. Przecież mówił Izajasz, zwłaszcza ostatnie części Izajasza, tak zwane pieśń sług Jahwe, kiedy mówi, że będzie cierpiał, zanim wejdzie do chwały. To było napisane od 800 lat. Ale oni wybrali to, co im pasowało, bo chcieli w tym momencie, żeby Bóg ich wyzwolił z niewoli rzymskiej. Tutaj widzimy złe rozumienie Pisma Świętego. Nieznajomość kontekstu Pisma Świętego, ale też wybieranie takich wydarzeń, słów, które mi pasują, żeby mogły uzasadnić moją tezę. Ksiądz profesor Wiczyk, taki znany polski biblista z Kulu, w wywiadzie powiedział takie słowa, że podchodząc do Pisma Świętego, nie możemy czytać Pisma Świętego na chłopski rozum, tak zwany chłopski rozum, ale też nie można tłumaczyć w sposób taki bardzo skrajny,
oderwanie od kontekstu. Tam kilka przykładów. W Piśmie Świętym, 14 psalmie napisane, Boga nie ma. Jest takie słowo, Boga nie ma w Piśmie Świętym. Ale przedtem zapisałem tak, głupi w sercu swoim mówi dwukropek, Boga nie ma. Jak wierzymy z kontekstu słowa Pisma Świętego, to po prostu wychodzą bohomazy. I tak może być z różnymi innymi częściami Pisma Świętego. Chociażby drugi przykład, list do Tesaloniczan. Święty Paweł pisze ten list i tam jest takie słynne zdanie, kto nie chce pracować, niech też nie je. Ale musimy znać kontekst tego. Pisze do Tesaloniczan Paweł, którzy, mówiąc tak, ponieważ będzie koniec świata, bo były prześladowania chrześcijan, no to nie ma sensu nic robić, tylko czekać. Ale Paweł im grozi. Nie, nie. Weźcie się do pracy, do waszych zajęć, a nie, żebyście byli leniwi, niezaangażowani. I właśnie w tym kontekście, kto nie chce pracować, niech też nie je. Bardzo ważny jest kontekst Pisma Świętego. Historyczny kontekst. Chociażby trzeci może przykład Izajasza. Izajasz mówi, poddać Jerozolimę Babilończykom. Nie ma sensu walczyć. No, człowiek gdyby tak pomyślał, no jak to? Trzeba walczyć nie o wolność. Ale jaki jest kontekst? Taki, że król mówi sobie, nie będę prosił Boga o pomoc, tylko wejdę w koalicję strategiczną z Egiptem i zwyciężę. Jest bardzo ważny kontekst. Jak nie ma kontekstu, no to rzeczywiście jest katastrofa tłumaczenia Pisma Świętego. W Stanach Zjednoczonych jest taka sekta mormonów, bardzo bogata to jest sekta. Oni mają wielożeństwo. Mówię, przecież Piśmie Świętym jest o wielożeństwie. Jest, rzeczywiście, jest prawda. Nawet Dawid miał wiele żon. Ale znowu kontekst historyczny jest ważny. Na początku tak nie było, mówi Chrystus. Podchodzą do Pisma Świętego, rzecz jasna nie będzie podchodzić jako bibliści, bo nie znamy języków historii. Są teksty, które są bardzo proste dla nas. My je rozumiemy. Ale są takie, które mogą nas czasem szokować. Na przykład takie zdanie Chrystusa. Kto nie ma nienawiści ojca, matki, dzieci, żony, nie nadejdzie do Królestwa Bożego. No jak? Głosi nienawiść, a tu mówi miłość. I właśnie w tej sytuacji, kiedy to Pismo Święte nie było zrozumiałe, to w pierwotnym Kościele pytano, Janie, Pawle, Andrzeju, Łukaszu, pomóż, no o co tu chodzi? Jak to rozumieć? I ten apostoł to wyjaśnił. I to wyjaśnianie Pisma Świętego, które nie było spisywane, to jest tradycja Kościoła. Kościół reformowany, a więc XVI wiek, które odrzuciły tradycję Kościoła, sprawiły, że każdy sobie tłumaczy Pismo Święte jak chce. No i wtedy oczywiście można wszystko udowodnić, co się chce. Znaczy ja narzucam Pismu Świętemu swoją interpretację, to co chciałbym. A jest odwrotnie. A jest odwrotnie. Niezmiernie ważna sprawa, że w kontekście rozumiem. Oczywiście tutaj może iść pomóc kapłana, czy kogoś, kto jest obeznany z Pismem Świętym, żeby rozumieć ten tekst. To nie chodzi, żebyśmy zmieniali jego sens, ale głębiej ten tekst Pisma Świętego mogli zrozumieć. I wtedy ono będzie dla nas pełne życia, bo Pismo Święte jest księgą zamkniętą. Gdy umarł ostatni apostoł, czyli Jan, około 100 roku, koniec tworzenia jakby Pisma Świętego. Ale była żywa tradycja. I musimy tak rozumieć Pismo Święte, jak to rozumiały pierwsze gminy chrześcijańskie, bo one znały, rozumienie Pisma Świętego od apostołów, które było przekazywane przez kolejne pokolenia. Oczywiście wiele z tych wyjaśnień jest spisanych gdzieś w książkach, ale to jest ta żywa tradycja Kościoła. Pomaga nam to wszystko rozumieć. Moi drodzy, Pismo Święte jest księgą zamkniętą. Nic nie dodamy, nawet kropki. Ale jest to słowo żywe. Ja mówię z doświadczenia własnego. 40 lat z tym księdzem i dodając do tego jeszcze czasy seminaryjne, ciągle czytając Słowo Boże, ciągle znajduję coś nowego. Nie, że się tekst zmienia, ale się życie zmienia. I człowiek zadaje pytanie Bogu, który mówi do nas przez Słowo, jak zrozumieć życie? Jak postępować?
To czytanie, moi drodzy, dzisiejsze powtórzy się za 3 lata. Dokładnie w 3. niedzielę wielkanocną za 3 lata. I będzie w innej sytuacji. Będzie mieć inne pytania. Kiedy przystępujemy do czytania Słowa Bożego, to tak jest, że jakieś słowa, jakieś zdania są jakby bardziej wytłuszczone. Oczywiście nie w tekście, tylko w sercu. Albo ktoś na przykład mówi, ciągle tam za mną chodzi takie jakieś zdanie z Pisma Świętego, takie słowo, może bardziej z psalmu, bo one, my powtarzamy ten refren, więc może bardziej to pamiętamy. Właśnie na tym polega żywotność Słowa Bożego. Powtórzę raz jeszcze, tekst się nie zmieni. Ale my mamy różne sytuacje życiowe i Pismo Święte jest takim jakby reflektorem, który naświetla nasze życie. Oświetla, żeby lepiej to widzieli. To jest Słowo Boże. Nawet mówienie Pismo Święte jest troszeczkę organiczonym sformułowaniem, bo w samej rzeczy nie chodzi o te litery, nawet o tę gramatykę, te przekazy, tę filologię, ale chodzi o Słowo Boga, który we mnie jest, który do mnie mówi. Chrystus też idzie z nami, jak do Emaus. Tak samo chodzi z nami. I nam tłumaczy, żebyśmy rozumieli Pismo Święte tak, jak ono ma być zrozumiane. Oczywiście trzeba się otworzyć, trzeba być jakimś pokornym. Nie, że ja sobie tam wymyśliłem coś z Pisma Świętego, co mi tam pasuje. No to jest sekciarskie myślenie. Ale kiedy podchodzę do Pisma Świętego w duchu wiary, modlitwy, pokory, to wtedy z niego wyciągam dla siebie właściwe wnioski. Nie ma w Piśmie Świętym zdań, które by sobie przeczyły. Tylko oznacza to, że ja źle to zrozumiałem. I takie podejście do Pisma Świętego w wierze powoduje to, że ono w nas jest. Święty Augustyn, święty Hieronim, on spędził w grocie betlejemskiej 20 lat. Tam tłumaczył Pismo Święte z języku oryginalnych na łacinę, tak na Wulgata. Powiedział takie słowa, że Pismo Święte jest ciałem Chrystusa. Myśmy nauczeni są, co ciało Chrystusa jest Eucharystia. Oczywiście prawda. Ale to jest Słowo Boże, też ciałem Chrystusa. On do nas mówi przez to Słowo. Te słowa Jego są takie same zawsze, niezmienne, ale mogą mieć inny oddźwięk w moim sercu. To tak jak w muzyce. Słyszymy te same struny, te same piszczałki, ale w tym momencie one inaczej brzmią, bo mamy inną potrzebę słuchania. Inne drgnienie jest w naszym sercu. Słowo Boże jest czymś fenomenalnym. Im człowiek jest starszy, tym lepiej rozumie. Rozumie, że bez Niego żyć nie można. Pan idzie z nami jak do Emaus. Nie fizycznie, może w sensie odległości, ale tej odległości ku sobie, ku drugiemu człowiekowi. Rozpoznajmy Go, aby nas prowadził, nam tłumaczył. Jeżeli czegoś nie rozumie, to Panie, pomóż nam to zrozumieć. I wtedy zasiada z nami jak Emaus przy stole, łamie chleb. Łamanie chleba to oznaczało w pierwotnym kościele msza święta. To było łamanie chleba, a idziemy na łamanie chleba, czyli na mszę świętą. I zauważmy jedną rzecz, że kiedy dokonał tego spotkania z tymi dwoma, zniknął z oczu. Nie był potrzebny Pan Jezus. Ja jestem z wami, chociaż wy mnie nie widzicie fizycznie oczami, jestem z wami w swoim duchu. Jestem z wami w swoim duchu. Jaki jest skutek tego odkrycia prawdziwego rozumienia Słowa Bożego? Co robią Kleofas i Łukasz? Wracają do Jerozolimy, aby oznajmić wielką radość. Życie Słowem Bożym to jest dla nas podstawa naszego życia duchowego. To jest wielka radość. To jest naprawdę wyznaczenie drogi życia. Zawsze powinien konfrontować swoje życie Słowem Bożym, aby mówić, Panie, pokaż mi drogę, którą mam kroczyć. Amen.
Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało zmarłej dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i stąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Chrystus pragnie nas zawsze prowadzić drogą prawdy i dobra. Jest z nami w tej najświętszej ofierze, tak jak z uczniami w drodze do Emaus. Z ufnością przedstawmy nasze prośby. Módlmy się za wierzących Chrystusa, aby Boża wola zbawienia, zawarta w Piśmie Świętym, opromieniała życie chrześcijan. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie. Módlmy się o ustanie pandemii, aby ludzie doświadczeni zarazą mogli prowadzić swe życie w pokorze i w pokoju. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie. Módlmy się o deszcz, aby ziemia wydała swe owoce dla dobra ludzi i zwierząt. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie. Módlmy się za tych, którzy błędnie interpretują Pismo Święte, aby w duchu pokory przyjęli tradycyjne i nieomylne rozumienie Słowa Bożego, głoszone przez Kościół. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłych, Dorotę, Marcelego, Leonarda, aby mieli udział w skutkach zmartwychwstania Chrystusa. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas zgromadzonych na Najświętszej Ofierze, aby Słowo Boże stało się dla nas codziennym chlebem kształtującym nasze życie. Ciebie prosimy. Panie, który kryłeś swą potęgę w przyrodzie, swą miłość w sercach dobrych ludzi, a swą prawdę w nauczaniu Kościoła, przyjmij nasze prośby i pomóż nam Ciebie poznać, byśmy mogli cieszyć się z Tobą w niebie przez Chrystusa, Pana naszego. Wstał Pan Chrystus z martwych dni. Każdy syna Bożego.
módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, przyjmij świąteczne dary Kościoła i skoro dałeś mi powód do tak wielkiego wesela, udziel mu pełni radości wiecznej przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem nie przestaje się za nas ofiarować i wstawia się za nami u Ciebie jako nasz obrońca. Raz ofiarowany więcej nie umiera, lecz zawsze żyje jako baranek zabity. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi, również chór aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna, hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna, hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie. Poprzez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, który był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary.
Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Sprawa, byśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, świętymi apostołami męczennikami, świętym Mikołajem i Marianem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Wojciecha, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. Miłosierdzie swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi, nim jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrow wieści uczniów słowami: pokój Wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami i z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj.
nad nami, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Jezu Chrystus, Synu Boży, roboty z woli Ojca za współudziałań Ducha Świętego prześwita życie świata. Ty Wam prześwięcie ciągle całego wszelkie nieprawości mojszych gospodarz spraw także zawsze dowaduje przykazania i nie dozą nigdy odłączyć od Ciebie. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Śpiewajmy, Alleluja, i dobroć.
Wychwalajcie Pana zastępy niebieskie. Radośnie Panu hymn śpiewajmy. Wychwalajcie Pana słońce i księżycu. Wychwalajcie Pana wszystkie gwiazdy nieba. Radośnie Panu hymn śpiewajmy. Wychwalajcie Pana cztery pory roku. Wychwalajcie Pana pogody i słoty. Radośnie Panu hymn śpiewajmy. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, wejrzyj łaskawie na lud swój, który odnowiłeś przez sakramenty dające życie wieczne, i doprowadź go do chwalebnego zmartwychwstania przez Chrystusa Pana naszego. Wskutek zmian w niedzielę i dni powszedni w naszym Kościele może uczestniczyć 30 osób. Aby zwiększyć ilość uczestniczących we mszy świętej, proponujemy, by przybyć na mszę świętą w dzień też powszedni. Nadal transmitujemy przez Facebooka mszę świętą obecną o 10:30 i również niż pory niedzielne dzisiaj w niedzielę o 17:40. Sakrament pokuty sprawujemy w dni powszednie pół godziny przed mszą świętą. Młodzież i dzieci, mając zawieszone zajęcia szkolne, mogą korzystać ze spowiedzi świętej w ciągu całego tygodnia. W ten sposób unikniemy zbyt dużego zgromadzenia. Starałem się też spełnić obowiązek katolika, by przystąpić raz w roku, przynajmniej raz w roku, do spowiedzi świętej i komunii świętej wielkanocnej. Ten okres trwa do uroczystości Trójcy Świętej, czyli do 7 czerwca. W piątek rozpoczynamy miesiąc poświęcony Matce Bożej. Budząca się do życia przyroda, jej świeżość, piękno jest symbolem Marii Matki Jezusa, która jest najpiękniejszym dziełem Boga. Katechizm Kościoła katolickiego Jana Pawła II nazywa Marię arcydziełem Trójcy Świętej. W niej Ojciec znajduje mieszkanie, w którym Jego Syn i Jego Duch mogą mieszkać wśród ludzi. Niech pamięć o szczególnej godności Marii gromadzi nas na wspólnej modlitwie i pozwoli oddać jej cześć. Nabożeństwa majowe, którym głównym momentem jest śpiew litanii roletańskiej, sprawowane są o 17:30, 18:00 msza święta. Różaniec wynagradzający wszystkich członkiń róż. W sobotę po mszy święto 9:00 modlitwie różańcowej przewodniczy 10. róża Pani Ireny Czapiewskiej o ustanie epidemii i również o deszcz. Do chorych z posługą udajemy się tylko w niebezpieczeństwie śmierci. W tym roku uroczystość Matki Bożej Królowej Polski jest przeniesiona na sobotę 2 maja, mszę świętego jak dni powszednie. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja, Święto Narodowe, przypada za tydzień w niedzielę. W tym roku ta uroczystość będzie ograniczona. Mszę świętą za ojczyznę sprawujemy o 12:00 za tydzień. Po Eucharystii władze miasta i gminy złożą kwiaty przy pomniku. Zawieszone do odwołania jest bierzmowanie
naszej młodzieży. Kandydaci niech formują swe serca przez modlitwę, przyjmowanie sakramentów świętych, pogłębianie wiedzy religijnej, aby ten sakrament przyjęli z prawdziwą wiarą w działanie Ducha Świętego, a nie tylko z tradycji. Ten bierzmowania zostanie podany w zależności od rozwoju wydarzeń w kraju. Wyrażamy podziękowanie za ofiary złożone na oczy naszej parafii i cele decyzjalne. Możemy to uczynić w biurze parafialnym, w czasie kolekty mszalnej, do skarbu w kościele i na konto naszej parafii. Święty Michał Haniere wspomaga z walce, a przeciw niegodziwości z zasadzką złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty wodzy niebieskich zastępów, a zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą stroń do piekła. Amen. Na zakończenie mszy świętej śpiewamy, jak zawsze, suplikacje Święty Boże w intencji ustanie pandemii i również o deszcz tak bardzo potrzebny. Pan z wami i z duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Święty Boże, święty mocny, święty Anię śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty Anię śmiertelny, zmiłuj śmierć.